księżna Kate i książę William są małżeństwem od niemal 7 lat. W tym czasie doczekali się trójki dzieci. Synka George'a, córki Charlotte oraz niedawno narodzonego Louisa. Między parą książęcą nie zawsze było tak dobrze. Nie jest tajemnicą bowiem, że para w czasach swojej młodości rozstała się na pewien czas, by zejść się ponownie. Ich związek został przypieczętowany ślubem w 2011 roku. O szczegółach swojego rozstania księżna nigdy nie opowiadała publicznie. W przeciwieństwie do swojego małżonka. Który kilkukrotnie wspominał tamten okres w swoim życiu. Dopiero niedawno księżna Katrin opowiedziała. Jak to wyglądało z jej perspektywy? Rozstanie młodych. Przed ślubem w 2011 roku para była związana ze sobą przez 6 lat. W pewnym momencie w 2007 roku, para rozstała się na kilka miesięcy. Po czym wrócili do siebie i związali ponownie. Książę William zawsze opowiadał o okresie rozstania z Kate. Że to był czas, kiedy byli młodzi i uczyli się na tym samym uniwersytecie. Dodawał także, że w tym okresie oboje potrzebowali przestrzeni. Na przemyślenie różnych spraw. A także na to, by po prostu dojrzeć. Z kolei księżna Kate powiedziała, że nie była szczęśliwa z powodu rozstania. Stwierdziła jednak, że ten okres pozwolił jej dojrzeć. A także poznać siebie, oraz dowiedzieć się o sobie rzeczy. Z jakich nie zdawałam sobie wcześniej sprawy. Wyszło im to na dobre. Wbrew pesymistycznym przypuszczeniom. Kilkumiesięczne rozstanie oraz ponowne zejście się sprawiło, że obecny związek pary książęcej jest mocny jak nigdy dotąd. Obecne relacje księżnej Kate oraz księcia Williama są bardzo dobre. A sama para darzy się dużym uczuciem. Ich związek oraz ślub był także gorącym tematem. Nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale także na całym świecie. Podobnie było z narodzinami królewskich dzieci. Które teraz są ulubieńcami całego świata. Kate Middleton wraca. Mały Louis zostanie pod opieką niań. A
a jego mama zacznie znów wypełniać swoje obowiązki. Mimo że kilka razy widzieliśmy ją podczas ważnych uroczystości, nie była to praca w pełnym wymiarze. A ta oznacza reprezentowanie monarchii w kraju i za granicą, czyli między innymi wizytowanie różnych miejsc, otwieranie placówek, akcje charytatywne czy przyjmowanie głów państw. Pałac Kensington podał teraz datę pierwszej pourlopowej wizyty księżnej. Drugiego października księżna Cambridge pojawi się w Syerscroft Trust Forests Hall. Będącą wyjątkowym miejscem do obcowania z przyrodą dla dzieci. W planie odwiedzin Kate znalazł się również Wildlife Garden w jednym z londyńskich parków. Po raz ostatni Middleton pracowała chwilę przed porodem. Pod koniec marca brylowała na Igrzyskach Wspólnoty Narodów. Jej miejsce w jakiś sposób zajęła Meghan Markle, która dopiero co odbyła swoją pierwszą samodzielną wizytację.